W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie w środę 24 sierpnia, w Dzień Apostoła Bartłomieja. I pragnę przywitać wszystkich hasłami z Psalmu 119, werset 45, tak czytamy. I chodzić będę na wolności, bo szukam rozkazów Twoich. Natomiast z listu do Rzymian z 8 rozdziału 37 werset. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Łaskawy Panie, Ciebie prosimy, pomóż nam zwyciężać. Amen. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Będziesz walczył codziennie z przeciwnościami losu. Będziesz walczył ze wszystkim, co Cię przygniata. Upadniesz, ale wstaniesz i podniesiesz się. Tak mówił swego czasu dość popularny filmik motywacyjny na serwisie YouTube. Jesteśmy zwyciężcami. Ale w czym? W tym wszystkim, jak powiada apostoł. W tym wszystkim, czyli w czym? W wersecie 35 apostoł Paweł wymienia problemy, z jakimi możemy się zmagać. Są to utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo oraz miecz. I tymi słowami przedstawiono życie w jego najczarniejszym wydaniu. Przedstawiono to, z czym może borykać się człowiek. Przedstawiono to, co w wersecie 18 określono jako utrapienia czasu teraźniejszego. Te pojęcia nie powinny być dla nas obce, bo znajomość tych pojęć, utrapień, to część naszego zwycięstwa. To jest to, z czym Bóg chce, abyś pracował. To jest to, nad czym Bóg chce, abyś Ty mógł pochylić głowę i nad tym pracować. I kiedy Cię dotykają te wszystkie utrapienia i zaczynasz powoli czuć i nazywać swoje życie jedną wielką porażką, wtedy Bóg mówi, że to nie jest Twoja porażka. To przecież nic nie znaczy w porównaniu do chwały, która ma nam się objawić. Jeśli pomimo wszystkich cierpień, utrapień, wytrwasz przy tym, który nas umiłował, to odnosisz zwycięstwo. I to jest bardzo trudna zasada wiary. Bo gdy trwamy w Chrystusie, podczas tych nieuniknionych katastrof, które nierzadko zalewają nasze życie, nasza wiara powinna wzrastać. Zaufanie się wzmacniać, zaś nadzieja poszerzać. A nasza miłość do Jezusa powinna osiągać jeszcze większe wyżyny. Uwierzmy w Jego Słowo, które mówi, że w tym wszystkim zwyciężamy. Zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Żyjmy naszym życiem w oczekiwaniu, że nie tylko zwyciężymy w przyszłości, ale że zwyciężamy już teraz przez Tego, który nas umiłował. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą, ale tylko wtedy, kiedy trwasz przy tym, który nas umiłował. Amen.